hej, ja jestem Sarge i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z remake'u gry Resident Evil 2. Powracamy od razu jak najszybciej do tego wschodniego biura, w którym byliśmy w poprzednim odcinku. A to dlatego, że chciałem tutaj zebrać jeszcze trochę przedmiotów. Zrobimy to na szybko oczywiście, bo wiadomo, że przy tym podejściu zależy nam mocno na czasie. Łączymy teraz prochy i dzięki temu uzyskujemy dwa pociski kwasowe. No i od razu się stąd wydostajemy. Nic tu po nas tak naprawdę. Mamy wschodnie biuro wyeksplorowane o dziwo. Aczkolwiek wiadomo, że przy tym podejściu wiele pomieszczeń nie będzie dokładnie zbadanych. Przede wszystkim nam tutaj na czasie zależy. Odłożyłem też sobie nóż bojowy. Dlatego, że na razie mi się nie przyda, a za to przyda mi się dodatkowe miejsce w ekwipunku. Tutaj muszę jednak uważać. Mamy otwarte okna. Niestety mogę to zablokować dopiero jak ten zombiak wyjdzie. Więc trochę czasu tutaj też tracimy. No ale wykorzystam te deski mimo wszystko. Okej. Udało się zblokować tego zombiaka i te okno też zablokujemy, chociaż już troszkę późno, no ale wcześniej nie mieliśmy za bardzo okazji niestety. Najważniejsze jednak, że mamy to za sobą i dostajemy się szybko tutaj. Narzędzie skrawające wykorzystane po raz ostatni. Ja nie chciałem tego oglądać, tylko wyrzucać. I teraz tak, z tego pomieszczenia zabieramy urządzenie elektryczne. Zieloną roślinę, granat błyskowy i kolejne deski. A teraz możemy od razu przenieść się do pokoju z depozytami. Tutaj na razie otwieramy tylko jedną szafkę, z której zdobędę naboje do pistoletu. Jest możliwa jeszcze do otwarcia szafka numer 106, gdzie jest rolka z filmem, ale no teraz już tego absolutnie nie potrzebujemy. Tutaj karta magnetyczna do wykorzystania i zdobywamy dzięki temu pociski zapalające, a także granatnik. No i to nam się przyda, nawet jeszcze w tym odcinku według mojego planu. Lecimy teraz jak najszybciej do ciemni, dlatego że będę chciał tutaj trochę przedmiotów sobie odłożyć. Tak więc... Tutaj nie potrzebuję tego, desek też nie i to w zasadzie było na tyle. Z pozostałymi przedmiotami już ruszamy na górę. I teraz pytanie, czy ten zombiak z góry mnie zaatakuje, czy zeskoczy? Kurde, będzie szedł? Albo raczej będzie szła. Jeszcze kurde przeładowanie, no. Nie ma czasu na to. Dobra, dobijmy ją w takim razie, bo... A, tylko że ja teraz nie mam, kurczę, noża, zapomniałem o tym. No trudno się mówi. Tym niemniej, przechodzimy tutaj. Będę musiał o niej pamiętać, że później mogę tu ją spotkać. Tutaj wykorzystujemy kombinację kap. Dzięki temu zdobywamy amunicję do granatnika, tak samo i stąd. I to wszystko, co chcemy na tę chwilę zebrać, jeśli zależy nam na czasie. Odblokujemy sobie dalszą drogę. I tutaj jeszcze z jednej szafki będę w stanie zabrać proch strzelniczy do pistoletu. A stąd kolejne pociski zapalające. To był ten moment, kiedy po raz pierwszy natrafiamy na Likera. Ale nawet nie mamy za bardzo czasu, żeby tutaj poobserwować to. Tylko jak najszybciej zbieramy wszystko, co mi się okaże przydatne. Stąd też sobie wezmę proch i od razu też to połączę. Mamy pociski kwasowe, spray leczniczy. No i wychodzimy stąd. Oczywiście wychodzimy powoli, ponieważ na zewnątrz jest Liker, którego przy tym podejściu będę chciał... wyeliminować od razu. Potrzebne są dwa pociski zapalające na hardkorze.
to w zupełności wystarcza. Wolę go eliminować, bo później jak będziemy tutaj wracać, to przynajmniej dzięki temu będę mógł sobie swobodnie biegać, a nie poruszać się ostrożnie. Teraz sprawdzić szyfr w moich notatkach. A więc zaczniemy sobie od rybek. Teraz skorpion. I to naczynie. W nagrodę mamy medalion z jednorożcem. I teraz z tym będę mógł się stąd wydostać. Na początek jeszcze przejdziemy w prawo, bo tutaj w poprzednim odcinku nie zebrałem jeszcze amunicji do pistoletu. A to wiadomo, że się może nam przydać. No i od razu ten medalion spróbuję wykorzystać tam na dole. Później zrobimy sobie porządki w ekwipunku i na koniec dostaniemy się na strych. Mianowicie po to, żeby zebrać sobie ostatni już medalion. Dobra. Teraz tylko się zastanowić, czego będę potrzebował na najbliższe ileś minut. No, tego na razie nie potrzebujemy. Dobra, na razie tyle wystarczy przedmiotów. I rzeczywiście wbijamy szybko na górę. Najbardziej to się, powiem wam, obawiam tego korytarza w zachodniej części na dole, bo teraz tam jest trochę zombiaków. Jak ja później bym musiał tam wracać, to będzie kłopot. Trochę inne podejście teraz jest, kurczę, wymagane. Na tym takim bardziej speedrunowym podejściu. No i dobra, tutaj wchodzimy. Zgarniamy jeszcze sobie amunicję do pistoletu. I zostawiamy detonator. I tutaj też dowiedziałem się o takim ciekawym myku, mianowicie, żeby trochę sprawę przyspieszyć, to warto wyjść stąd. I wrócić teraz. A to dlatego, że dzięki temu się tamten regał nie przewróci i nie tracimy czasu na to, żeby to poprawiać. Teraz pytanie, jak wygląda ta kolejna kombinacja. Zaczynamy od twarzy kobiety, później mamy łuk, następnie węża. Dobra, teraz szybko się stąd wydostać. Daliśmy radę na szczęście, bez przyjmowania jakichkolwiek obrażeń. No, kiedy już człowiek wie, czego się spodziewać, to może sobie taką trasę opracować, żeby żadna krzywda się nie stała, prawda? No i co? Dzięki temu, że mamy już trzeci medalion, to możemy po raz pierwszy opuścić posterunek, więc widzicie. Jak robimy wszystko szybko, to już na drugim odcinku się stąd wydostajemy. W takim razie skorzystajmy z przejścia. Looks like it leads underground. Good. We can get out of this hellhole. Hey Marvin, guess what? I think I found the way out. Marvin, come on. Let's get you out of here. Let's go. Are you okay? No, I... Just go. Save yourself. Come on, it's bad. We gotta get you to hospital. Please, now. Claire. We both know how this is going to end. Get out of the city. I can't just leave you here. Claire, please, go. Do this for me. Okay. Hey, Marvin. Thank you. Też zauważyliście, że Marvin jest dla Claire bardziej łagodny niż dla Leona? W stosunku do Leona Marvin był zdecydowanie bardziej stanowczy, to trzeba przyznać. Szkoda, że musieliśmy go tam zostawić. No ale jest już w takim stanie, że go niestety nie uratujemy, jak wiadomo.
No i teraz tak. Na zbliżającą się walkę przygotujemy sobie granaty błyskowe. Weźmiemy dwa noże bojowe. Zaraz wam powiem dlaczego. I tutaj jeszcze połączymy czerwoną roślinę z zieloną, żeby mieć tą mieszankę. No dobra, myślę, że to wystarczy. No bo oczywiście, ponieważ zależy mi tutaj teraz na czasie przy tym podejściu, no to też się nauczyłem siłą rzeczy nowej taktyki, która pozwala mi zaoszczędzić nieco czasu. Na osobnym save'ie sobie przetrenowałem tę walkę, żeby pokonywać tego bossa możliwie jak najszybciej, aby móc tutaj zdobyć tą rangę S. I to zakłada właśnie wykorzystanie dwóch noży, bo wtedy możemy dwa razy skorzystać z kontrataku przy pomocy noża. I to jest fajna sprawa. Zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądać już niedługo. Hello? Hello? No tutaj już wiemy, kto to przebiegał. Siłą rzeczy mieliśmy to już przechodząc scenariusz Claire B. Hello? Hey. It's okay. I won't hurt you, I promise. Do you need help? Here, you can take my hand. You need help. I'm sorry, I can't understand you. You need help. Why? He's right behind you. What? Oh my God. You gotta be kidding me. Words ain't gonna cut it with this one. No i działamy. Tutaj od razu bezpośrednio atakujemy go. Bezpośrednio go atakujemy nożem, celując najlepiej w te oko oczywiście. I teraz jak on nas złapie, to możemy skontrować dwa razy, wbijając mu nóż w to oko. Bierzemy drugi nóż i atakujemy, celując najlepiej właśnie prosto w to oko. On od czasu do czasu przysiada, jak już mu zadamy odpowiednio dużo obrażeń. Ej, oberwałem po raz pierwszy, niedobrze. Dlatego właśnie zabrałem na wszelki wypadek mieszankę ziół. I atakujemy dalej. Kurde, skubany mnie trafił znowu. No to niedobrze, teraz będę musiał trochę bardziej ostrożnie już do tego podejść. Okej. Pytanie, co dalej? Mamy jeszcze granat błyskowy. Dobra, teraz weźmy nóż. Znowu oberwał. Zawsze pozwoli nam to trochę amunicji zaoszczędzić, więc czemu by nie? Dobra, którędy teraz? Tutaj naokoło mogę biegać. Tak jest, znowu dostał. Teraz pytanie, co dalej? Czy jeszcze próbować się z pistoletem? Na razie może przeładujmy ten granatnik jeszcze. I w sumie to właśnie granat wykorzystać zwykły też. Rzućmy. No nie wierzę, że on nie oberwał. Jest, udało się jednak, dobra. Można to zrobić jeszcze szybciej,
ale i tak poszło sprawnie. Hey, little girl. It's safe now. It's over. Are you sure? Yeah, I promise. Everything's fine. I just need you to lower that ladder for me. Will you help me find my mom? Your mom is down here? I think so. I hope so. Yeah. Of course. I'll help you. I teraz tak. Tutaj po walce mamy te noże, które zużyliśmy. Właściwie jeden nóż teraz, no bo drugiego nie zdążyliśmy wbić. Ale teraz musimy jeszcze obejść to pomieszczenie, żeby zgarnąć sobie trochę amunicji. Czy też przedmiotów leczących. Kolejny granat. Mamy też zielone zioło, bardzo dobrze. Lecimy dalej teraz tutaj na wprost. Akurat jest czerwona roślinka, więc połączymy to sobie i zużyjemy, żeby się podleczyć. No, bo niepotrzebnie dwa miejsca zająłem. Powiem wam, że jeśli chodzi o ten nóż, który ma swoją ograniczoną wytrzymałość, no to chyba będę musiał to już wyrzucić, bo już mi się tak bardzo nie przyda. A jednak miejsce w ekwipunku pewnie będzie potrzebne. Zaraz zobaczymy. Nie no, na pewno będzie potrzebne, więc wyrzucamy od razu. Bo tutaj to niby wszystko, ale przecież jeszcze będziemy udawali się na górę i tam też parę przedmiotów będzie do zebrania. Więc na razie wbijamy. I w pierwszej kolejności do pomieszczenia w prawo. Tutaj proch strzelniczy. Mamy też roślinę zieloną. Dobra. Szybko tutaj za szery. Musimy sobie odblokować przejście. Skorzystamy jak najbardziej. It won't move. You got it. So, what's your mom like? She works at Umbrella. She's making an important new medicine. Umbrella? That big pharmaceutical company? My mom's always at work. I don't get to see her much. Well, hopefully you'll get to see her again soon. So, where is your dad? Muszę wam, dziewczyny, przerwać na chwilę. Dobra. Tak się zastanawiam, kurczę, jak z tym, z tą amunicją. Może weźmy to, a to odłóżmy. W ten sposób zrobimy właśnie. Worked with my mom, but he's gone. Jeszcze odłóżmy to. Wow. Both of my parents are gone, and it's just me and my brother. Oh, I'm sorry. Don't be. It means we've got something in... Niestety tego nie otworzymy. Closed. Damn it. We need a key card. Hold on. Here, come out. And you're sure this is the way? This is how my mom took me last time. Sherry? I've been looking everywhere for you, Sherry.
brave little girl to leave your house in the middle of this mess. On the ground, hands behind your head. You can't be serious. On the ground, now. Sherry, tie your hands. Why are you doing this? Shut up. Tie her. Okay, then. You tie her up now, or she dies. What's this all about? Child endangerment, for starters. Sherry, come here. What are you gonna do to her? None of your fucking business. If you hurt her, I swear to God, my brother is Stars and I... Sherry, get over here. What's your name? What's your fucking name? Claire! Sherry, you come with me now or say goodbye to Claire. Okay, I'll go. You better be taking me to my mom. Absolutely. Don't listen to him, he's full of shit. Stop hurting her, please! Don't tell me how to do my job. Stop! Let me go! Let me go! Obviously, nobody taught you manners. We'll fix that. Oh, yes, we will. Let me go! I'll get you, you fucker! Stay safe, Sherry. Jedna Sherry, co? Znowu zabrana. Okay. Key card first. Then that asshole gets what's coming to him. Mówię, znowu zabrana, nawiązując do mojego poprzedniego przejścia, kiedy zaliczaliśmy scenariusz Claire B. Stąd zabieramy pudełko, bo tam będzie kluczyk do samochodu. Wbijamy tutaj. Okazuje się, że możemy tutaj biegać i te zombiaki się nie obudzą na tym etapie. Więc kiedy przechodziłem to po raz pierwszy, to niepotrzebnie aż tak się tutaj bałem szybciej poruszać. No ale wiadomo, że przechodzimy grę po raz pierwszy, no to nie mamy jeszcze tej całej wiedzy. Tymczasem tutaj zabieramy niebieską roślinę pierwszą. No i poruszamy się powoli. Stąd możemy wziąć wydajny proch strzelniczy. I teraz wyminiemy tych likerów. Musimy oczywiście dostać się do kostnicy, żeby zdobyć kluczyk. No i właściwie niczego innego stamtąd zabierać nie będę. Tym razem ze względu właśnie na oszczędność czasu. Tak więc poprosimy tutaj stąd. Po zabraniu kluczyka musimy się też pospieszyć, żeby nas te zombiaki nie dopadły. Dobra. Teraz trzeba sprawić, żeby ten liker się wycofał. No właśnie, i zrobił nam przejście. Wprawdzie możliwe, że można przejść obok niego, ale ja tu wolę jednak nie ryzykować. Tak jest bezpieczniej po prostu się przedostać. No i musimy siłą rzeczy poruszać się dalej powoli, no bo tutaj mamy kolejnego. No właśnie. To teraz w takim razie wydostaniemy się na zewnątrz. Jak tutaj wygląda miejsce w ekwipunku? Dobra, na razie to zostawiam, co mam. I teraz tak, trzeba będzie otworzyć oczywiście to pudło, żeby dostać się do kluczyków. I w ten sposób otworzymy bagażnik. A,
A tutaj mamy pistolet, do którego wcześniej też zdobyliśmy zresztą ulepszenie. No i teraz dopiero możemy ruszać tutaj. Na pewno zwróciliście uwagę, że nie dostałem się tutaj do tych drzwi, które można by otworzyć. Must be where that guy came from. Ale tutaj akurat tego nie potrzebujemy robić po prostu. Kluczyk później po prostu możemy sobie odłożyć ewentualnie do skrzynki. Ja na razie tutaj zerknę. Mamy kolbę do granatnika. Teraz odpalamy windę. I nie wiem, dwie sztuki, aby otworzyć naboje do pistoletu maszynowego. Czekajcie, może zróbmy inaczej. A nie, bo tego przecież nie połączę z niczym. Dobra, w takim razie zróbmy tak. Będą od razu naboje na przyszłość. A, bo tu jest jeszcze, kurczę, jedna niebieska roślina. No ale już nic z tym nie zrobię, chociaż czekajcie. A, dobra, bo to kolba, która zwiększa nam tę broń. Wyszło na to samo, tak czy siak. No dobra, no to bez tej niebieskiej rośliny się udamy od razu na górę. Spokojna głowa. Aczkolwiek nie wiem, czy korzystać z tej kolby tutaj. Mamy kolejną roślinę zieloną tym razem. No ale tutaj... No mógłbym ją teoretycznie zmieścić. Połączmy to po prostu. I w ten oto sposób dostaniemy się tutaj do biura komendanta. Na tym etapie mamy 39 minut. Tymczasem powoli będziemy się przecież zbliżać do tego momentu, kiedy już tyran będzie nas tutaj też nękał. Powiem wam tak, to sobie odłożymy, teraz będziemy z tego pistoletu korzystać. No tu myślę, że jednak będę musiał, kurczę, to rozłączyć, bo w tym momencie... Usuń części. No bo w tym momencie jednak mi na tych miejscach dodatkowych też zależy. Dajmy to sobie w ten sposób, może? Już kurde, ułożenie tego nie jest przecież tak istotne. Teraz tak, kolejna sprawa, tutaj amunicja do pistoletu maszynowego, później to odłożymy może z powrotem, ale na razie udajemy się po kluczyk kolejny. Tutaj może sobie zgarnę jeszcze taśmę z tuszem. I tu oczywiście jest ukryty klucz, dostępny ekskluzywnie tylko dla scenariusza Claire. I ten klucz nam się przyda w paru miejscach. W paru miejscach, do których się będziemy zresztą udawać teraz. Czyli tak. Na początek myślę, że jeszcze odłożę te niepotrzebne przedmioty tutaj. No, tak się zastanawiam, może to też na razie odłożymy. Granatnik jeszcze w tym momencie mi się nie przyda akurat. Tutaj otworzyć sobie przejście. A, zapomniałbym o jednej rzeczy. Za chwilę mi się przyda ten czerwony klejnot, więc od razu go lepiej zabrać. No bo przypominam, że na dole w scenariuszu A możemy zdobyć pudełko. W połączeniu z czerwonym klejnotem będziemy mieli zawartość tego pudełka. I teraz tak, tutaj możemy... Kurde, nie wiem, czy jeszcze tam obok nie zabrać jednej rzeczy. Na razie otwórzmy to. Wejdźmy do środka, zabierzmy amunicję do pistoletu na pewno. Tutaj taśma z tuszem, a weźmy też dodatkowo. To połączymy. Od razu otwórz i w nagrodę mamy odznakę Stars oczywiście. Od razu to zmieńmy sobie na klucz USB i spadamy. Dobra. Z tego miejsca, czy ja przypadkiem... O właśnie, mogłem sobie proch strzelniczy zabrać. Uwaga na tego zombiaka. Dobra, zdążyłem. W moich poprzednich podejściach to ja sobie tutaj blokowałem to okno, no ale w tym przypadku jednak wolałem zaoszczędzić czas trochę. Tych szafek. Muszę sobie tylko jeszcze przypomnieć, co się zabierało. Mieliśmy granat błyskowy na przykład.
I tutaj amunicję. Powiem wam, że powrócimy sobie. Ja zabiorę też te deski nawet. Powrócimy sobie, a to dlatego, że i tak w sumie musiałbym to zrobić. A ponieważ zaraz obok mamy właściwie ten pojemnik, no to nie jest to jakiś duży kłopot. Mam nadzieję, że ten zombiak z dołu tutaj nie wejdzie na górę, bo to mnie trochę martwi, szczerze mówiąc. No ale to jeszcze zobaczymy. Na razie ja bym się chciał wbić na górę. Kurde, niestety ten zombiak tu wchodzi, a to skubany. To chyba będzie mnie tutaj jednak nękać w takim razie. No chyba, że jak odejdę troszkę dalej, to później sobie odpuści. Jeszcze zobaczymy. Ja na razie przejdę sobie tutaj. Zgarniemy przy okazji niebieską roślinkę. Duży tryb tutaj się przyda na później. What the hell is up with you? Dobra, rozprawić się z tobą szybko, co? Son of a bitch. Okej. No, bo już blisko jest ten drugi zombiak chyba. Dokładnie. Niech się tylko pokaże mi tutaj, bo teraz będę miał problem. Chyba, że tego jednak dobijemy tak i tyle. No, bo ja teraz nie trafię go, jak on tak będzie tutaj biegał. Dobra, trochę więcej straciłem, niż bym chciał tej amunicji. Dobijmy teraz szybko. Nie wiem, jak ten zombiak z prawej strony. Też go na wszelki wypadek najpierw załatwię. Bo jest ryzyko, że on później mnie dorwie, kurczę. Okej, okay. Teraz tak, stąd. Jeszcze zabiorę pociski zapalające. Teraz tutaj i najważniejsze... zgarnąć sobie tą jedną kostkę. Od razu może to otworzymy. Dokładnie tak, mamy to. Kostka z obwodami. I teraz spadamy. Czyli ja znowu będę musiał wrócić niestety do tego pomieszczenia, gdzie odłożę przedmioty. Mówię niestety, no bo siłą rzeczy tracę na tym czas dodatkowo. A ten zombiak będzie mnie tu jednak nękać, no. Co za skubaniec, no. Załatwmy go w takim razie. Czyli ostatecznie, kurczę, mogłem właściwie zabrać sobie wcześniej deski i zamknąć tam to okno, bo miałem deski przecież jeszcze przy sobie. Dobra. Tu na razie chyba to odłożymy. Jaki aktualny czas? Prawie 46 minut, okej. Dobra, tak się zastanawiam, czy ja teraz potrzebuję tego noża bojowego jeszcze. Na tę chwilę może niekoniecznie, co? Może też bym odłożył, bo po drodze będziemy mieli parę roślinek i z chęcią bym też je sobie zgarnął jeszcze. Więc wbijamy na razie na górę. I tutaj przejdziemy na ten balkon, dlatego że będziemy musieli ugasić jeszcze ten ogień. Ciągle helikopter przecież płonie. No a też, żeby to zrobić, no to musimy tutaj okrążyć parę miejsc. Na początek zgarnijmy jeszcze amunicję do pistoletu. Przyda się prędzej czy później. I teraz właśnie problematyczna kwestia z tymi... zombiakami tutaj na dole. Dobra, przewróciłem ją. Teraz bym sobie zabrał te rośliny w takim razie. Muszę uważać na kolejnego zombiaczka jeszcze. Dobra. Przewróceni rzeczywiście, to teraz możemy tutaj przekierować wodę do kolejnej rury. No i mam nadzieję, że zdążę tędy. Na szczęście zdążyłem.
Czyli nie będziemy ich dobijać rzeczywiście nożem, którego nie zabraliśmy, nie będziemy tracić na to czasu. A zamiast tego od razu udajemy się tutaj. Zgasimy ten ogień w tym momencie. Ja też przy okazji jeszcze połączę sobie rośliny. Tutaj mamy czerwoną, więc robimy mieszankę trzech roślin. No i uwaga! Uda się przejść, czy się nie uda? Uda się jak najbardziej. Dzięki temu nie tracimy więcej czasu jeszcze dodatkowo na to, żeby omijać go gdzieś tam na zewnątrz. Ja teraz będę chciał jak najszybciej dostać się do biura Stars, gdzie zgarniemy sobie ten pistolet maszynowy. To jest oczywiście broń, której nie muszę koniecznie zabierać, no ale myślę, że może się nam przydać na później. My tutaj siłą rzeczy tracimy trochę więcej czasu jeszcze na ten powrót, no ale trudno się mówi. O kurde, problem polega na tym, że ja nie wziąłem odznaki Stars i w ten sposób jeszcze więcej czasu stracę. To niedobrze. No ale dobra, skoro już tu jestem, to zabiorę sobie te przedmioty. W takim razie spadamy. Powiem wam, że nieciekawa sytuacja, bo teraz rzeczywiście spokojnie, za jakąś minutę pewnie stracimy. Pytanie, gdzie jest teraz tyran? Akurat tutaj go nie widać. O, a mamy Marvina. Oh God, no. Marvin. No właśnie, Marvin już tego niestety nie przetrwał. No i co, bo teraz mamy, kurczę, tyrana dodatkowo, który już tutaj się zbliża. Ja bym chyba sobie poczekał na niego w takim razie chwilę. Uwaga, żeby się na tego Marvina też nie wbić. Bo on akurat tutaj idzie. Ej, bo ja jeszcze w końcu nie zabrałem tej odznaki znowu. Co ja najlepszego zrobiłem? Znowu trochę czasu straconego. Dobra, kluczowe przedmioty mi tutaj dawać. Klucz USB. Teraz którędy przejdzie tyran? Tędy. No dobra, na szczęście Marvin przeszedł na drugą stronę. Akurat muzyczka, która była w remake'u, kiedy gonił nas tyran, była ciekawsza niż ta z klasyka. Ale na ogół te utwory właśnie z klasyka super się spisują. Teraz w remake'u. No dobra, w każdym razie możemy tutaj się dostać. I teraz odblokować sobie dostęp. Kurczę, mam nadzieję, że za dużo czasu tutaj nie straciłem. Że nie będę tego w przyszłości żałował. Bo rzeczywiście można to było lepiej sobie rozplanować. Dobra. Czyli mamy MQ-11. I teraz musimy wracać. Wydaje mi się, czy tyran już sobie poszedł? Chyba tak. Okej, no to myślę, że na tym etapie będziemy sobie grę zapisywać. No i kontynuować w następnym materiale. No bo tutaj też z tyranem na karku będę musiał dobrze sobie rozplanować moje kolejne ruchy, żeby nie tracić za dużo czasu na przyszłość. Tutaj ciągle mamy tego też Marvina, ale dobra, ja to sobie grę w takim razie zapiszę. Mogę sobie stąd przecież zabrać taśmę z tuszem. Zatrzymam oczywiście grę, żeby zbytnio czasu więcej nie tracić. 51 minut w tym momencie na koncie. Oczekujcie w takim razie na kolejne materiały z drugiego Residenta, w których w kampanii Claire A będziemy nadal się spieszyć, aby zdobyć ocenę S. Dziękuję, że oglądaliście ten materiał. Usłyszymy się następnym razem. Cześć!